No witam cię bardzo serdecznie, na Dziforskiej się znajdujemy od razu, stworzymy sobie jakąś tutaj bitewkę, wrzucamy skrzynkę Nyx, wrzucamy Nuclear, Trzcina Chase, Hydrotus, nie będzie też Mergani i dorzućmy dwie skrzynki Billionaire. I taką bitwą za 1700 zł sobie dzisiejszy odcinek zaczniemy. Ja oczywiście przypominam ci, że jak chcesz wygrać skina, no to sub z dzwonem, łapa w górę pod filmem, komentarzyk oczywiście, napisz, dołącz na Discorda, no i oczywiście użyj kodu Crocs na Dziforskiej Sieci, oczywiście ja jestem pełnoletnim jesteś, wystarczy, że zaloguj się z linku, z opisu, bądź kliknij oczywiście magiczny tutaj przycisk, kod promocyjny i wpiszesz kodzik Croxy przez 2x, dajcie on 5% więcej na stałe do wpłaty. No i oczywiście skrzyneczka Star za free, więc płacę sobie oczywiście skorzystać. 207 zł, to 70, więc no powiedzmy, że jest sympatycznie w miarę. To P90 też kosztuje parę stówek. Nawet iż jest to stand battle scar, to jednak no ciutka kosztuje, tak? To jest stówkę więcej kosztuje tylko minimal wear, więc nie jest to jakoś duża mega różnica. 322 zł, bardzo ładnie. No i skrzynki Billionaire teraz, które kosztują no dosyć sporo, no i albo tutaj trafiamy tak naprawdę tego obrzyna, albo trafiamy, no właśnie, jakąś tutaj awupkę, dajmy na to Wildfire za 6 stówek i bitewkę wygrywamy o jakieś 31 zł stary, więc różnica naprawdę no bardzo, bardzo minimalna, ale finalnie udaje nam się to wygrać, więc oczywiście skiny sobie sprzedajemy, bo dlaczego by nie, i odbiorę sobie dzienny bonus, bo możemy sobie oczywiście codziennie takim kołem zakręcić specjalnym i odebrać oczywiście, no, daily bonus, więc zobaczmy, co ja tutaj dostanę. Skrzynki, oczywiście mamy skiny jakieś, no i za 3 zł tutaj dostaliśmy skina, więc kurczę, jak za frytę 3 zł dziennie, no to zobacz, przez 10 masz już 3 dychy za free, więc bardzo tutaj wydaje mi się opcja taka sympatyczna, żeby tutaj coś fajnego dostać. Skrzynia Billionaire, otwórzmy ją tak normalnie, 4 razy 1600 zł kosztuje nas takie jedno otwarcie 4 sztuk, więc zobaczmy, mamy kałacha tylko 700 zł, no właśnie, no nie jest to coś, czego bym tutaj oczekiwał od tej skrzynki, bo kurczę, no jednak takie dwa obrzyny nawet jak lecą, to jest to minus dosyć spory, tak? My tutaj musimy dostać, nie wiem, na jakąś sympatyczną awupkę Fate na przykład, która mogłaby fajnie dać nam profit, no i wtedy mogą nam dwa albo trzy takie obrzyny lecieć. No ale żeby tutaj właśnie zarobić, no to kurczę... Co tutaj kosztuje, przepraszam bardzo? Aha, patrz, auk 1500? Wow, naprawdę? Ceny tych niektórych skinów, stary? Jestem w lekkim szoku. Digelek Hand Cannon, patrz to! I banger, nie ma żadnego obrzyna. 4000 zł z tego otwarcia. Dwa koła digielek. I powiem tak, no dawno ty tak dobrze na GeForce się mi się nie... O Jezus Maria. Patrz, wykrakałem, co? Chciałem powiedzieć, że dawno mi się tak nie powodziło. I no tutaj, że tak powiem, kraksy się wydarzyła, nie? 1100 tym razem. No dobra, no 500 stówek na minus. Spróbujmy jeszcze raz. Może tutaj jakiś skin taki, no ciut droższy. Ociupinkę może, co? Bo zobacz, jakie to są skiny. Jest właśnie ta wupa Fate. Nystemka jakaś Welcome to the Jungle. Spróbujmy ostatni raz zakręcić tą skrzynką, bo kurczę, no miałem już ponad 10 koła, to nie chcę jakoś mega zlecieć poniżej tego. Jest tylko MK, ale no dzięki tej MC to 10 koła mamy jak najbardziej dalej. No ale ja bym chciał tutaj zaryzykować troszeczkę Olympus jakoś, no. Budżet dosyć spory, no to jedno sobie zakręcę. Czy będzie w końcu otwarcie, które da mi coś innego? No oczywiście, że nie. Bo po co dać im coś innego? Nie, no jeszcze raz. Mogę, no. Jak mam taki bu... Powiem tak, stary. Po tylu odcinkach wylanych łez, gdzie otwierałem tę skrzynkę i nie mogłem nic z niej dostać. Koniec, stary, oddał mi za wszystkie te otwarcia. 38 koła złotych, Wet Lotus. No stary, dzień dobry, witam serdecznie, bang bang. 38 koła, stary. 40 koła w moim balansie. Jedno otwarcie, stary. Raz sobie kliknąłem. W sensie, no dwa. Powiem tak, no z takim budżetem w końcu mogę iść na skrzynki od was i spróbować coś tutaj fajnego otworzyć. 6% profit powiadasz, tak? Twórzmy 4 i zobaczmy, czy ten low procent będzie tutaj łaskawy dla wuja. 47 zł, ej, 2600 wydajmy, ty. No to troszkę za dużo chyba tutaj, że tak powiem, przyinwestowałem w tą skrzynię. Dobra, ostatni raz. Otwórzmy, 6% zysk. No tak, kurczę, no, no ja lubię skrzynki procentowe, ale no fajnie też jak one oddają coś, nie? 10%, 10%, no dobra, no. Spróbujmy. Niech będzie. 5 na raz.
jest pust, stary. Nie mogę odpuścić skrzynki, gdzie no, na 10% nic mi się trafić nie udało, tak? 900 zł, no to też nie jest to, czego oczekuję, tak? Mam tutaj Butterfly Fade'a między innymi. I mamy go, patrz. Ile to będzie, proszę mi powiedzieć? 13 koła on kosztuje, ty! Mamy 50-50 niby tutaj skrzynkę, ale coś mi to nie pasuje. No właśnie, to jest 10%, stary. No dobra, niech będzie, no szkałeś mi tu trochę. No ale, no jak już wszedłem, to zakręcę, tak? O, i patrz, jest Butterfly. A czy to będzie profit w ogóle? Taki jeden 4500? No jest, tam 700 na plus. No tutaj z kolei 10% na WP Fade i to już bejcik nie jest. Więc zobaczmy. Jedna WP. O, dzień dobry. Nie, no dzisiaj się wszystko udaje. No dosłownie wszystko mi dzisiaj wychodzi na tym filmie. To jest naprawdę niepojęte. Mamy kosę. 10% na nią było. 1400 zł. Ale jest to overall minus niestety. Król kosy. 2600. Procentóweczki jakieś, tak? Dobra, 13 koła stary, na jedno takie otwarcie. Jest odklejka już solidna, ale mam plan pewien. O! M9K, 3% nie było. 10 koła, dobra, jest to minus. Ale idziemy na kontrakty i wrzucamy właśnie te skiny, które dostaliśmy. No wuja powiedział, że ma plan, tak? Więc wrzucamy 10 koła, możemy dostać od 6 do 25, więc podpisujemy. I tym kontraktem dzisiejszy film zakończymy. 7200. No mogło być definitywnie lepiej. No naprawdę, Olympus w końcu pokazał, na co go stać, więc dziękuję za oglądanie i widzimy się na następnym filmie.